Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dość152 i moi drodzy, witam was w 18 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy szukać ludzi od ekspedycji, od Garonda i pierwszą osobą jest Markos. Stój, w imię Inosa. Jestem Markos, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Spokojnie, obaj pracujemy dla Lorda Hagena. Od kiedy to Lord Hagen zatrudnia najemników? Mów, czego tu szukasz? Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać. Jak sytuacja? Wytrzymam, ale liczę na to, że Garond niedługo przyśle mi wsparcie. Obawiam się, że na wsparcie nie masz co liczyć. Mamy skrzynię z rudą. Raz, dwa. Mamy też przemianę w polną bestię. 3 i 4. Dobry miecz 1,5-ręczny. Kuźwa, no. Halo, gdzie bronie dwuręczne? Prawo, lewo, prawo. Oczywiście muszę zawsze wybrać złą odpowiedź. Już pies z tym. Dobra, jak widzicie, mieliśmy pokazane, że to są okolice starej kopalni, ale jak widać, no nie do końca, bo ekspedycja jest tu. Także okej. Ja w ogóle chyba nigdy w okolicy starej kopalni nie byłam. I szczerze, to bym się tam przeszła, ale nie wiem, czy mi się chce. Jest wtedy szansa, żebyśmy zgarnęli jakieś fajne rzeczy. Najbardziej tak mnie boli fakt, że aktualnie gra bardziej faworyzuje jednak broń jednoręczną. Nie spodziewałam się tego. Ani trochę. Dużo tych chrząszczy. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra, chyba z jednego nie zebrałam, ale to nie jest ważne. Dobra, musimy się teraz dostać po 2 pozostałe ekspedycje, które są na dawnych ziemiach orków. Oho, trzeba tutaj ostrożnie. Ale i tak idę chyba jedną z tych bezpieczniejszych ścieżek. Dobra, tamtą może nie będę zaczepiać. Czy to jest ta bezpieczniejsza ścieżka, to zaczynam wątpić. Oho. To chyba nie jest dobre miejsce, żeby biec. Ale będę miała zaraz przerypane. Ale jak ja bym miała przejść? Ewentualnie wzdłuż wody mogłabym. Goni mnie wszystko. Dostanę zaraz przez łeb, prawda? Daj kurczaka. Chyba powinnam iść po prostu wzdłuż wody. Dobra. Muszę biec. Niedobrze. Mrr.
Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Dobra, zębacza mogę przyjąć na klatę. Przystąpiłam się ze smoczym niedawno. Mogę kryta jakiegoś mu zasadzić? Chyba nie. O Boże, mam nadzieję, że ta droga nie okaże się dla mnie złudna. Szczerze mówiąc, to inna ścieżka mi w ogóle nie przyszła do głowy. Tutaj na szczęście orków już za bardzo nie ma. Niczego tu nie znajdę. Co ten wilk robi? Dzień dobry. To jest chyba ten gościu od biżuterii? Chyba nie. To jeszcze ktoś inny. Kolejna runa. Runa strachu. Nic tu nie ma. Dobra, jest też kufer. Myślę, jakby tutaj... Ja pójdę po drugiej strony przyjść. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Dobra, jakiś syf pomniejszy może być. Ale chyba powinnam przyjść od innej strony, czyli iść właśnie wzdłuż rzeki. I dopiero później tutaj odbić od strony tych zębaczy, bo... Tak to trochę wyglądało. Tutaj widać, że orkowie się stąd w sumie powynosili w dużej ilości. Dobra, bo daje się układać bez sensu. Pięknie, kolejny poziom wbity. Myślę, że to znowu dam w broń dwuręczną, bo... Obrażenia mamy całkiem niezłe z tej broni. Tylko ten kryt nie chce tak wchodzić. Zresztą i tak na razie nie znalazłam lepszej broni. Dwuręcznej, co też mnie bardzo boli, bo ten miecz półtora ręczny jest naprawdę fajny, ale jest niestety jednoręczny. Ale kto wie, może jeszcze coś znajdziemy takiego. Tutaj widzę, że mogę pochodzić i powybijać paskudy. Są też jaszczurki. W sumie okej. Tylko jakbyście tak pojedynczo przylazły, to by było dobrze. No i za szybko trochę uderzyłam. Przynajmniej pazurki z was zdejmę. Jakbyśmy grali w Noc Kruka, to już bym pewnie leżała tutaj plackiem. Ziółko. W sumie mogę się tutaj przespacerować po terenach, gdzie nie ma orków. Tutaj wszędzie jest bezpiecznie. Oczywiście jak jest chmara, to nagle gra mi nie daje kryta. Mogłabym skrzydełka zbierać lub żądła, chociaż żądła nie wiem, czy leczą w podstawowym Gothiku 2, ale skrzydełka by mogły działać.
Widzę też, że w ogóle już się robi wieczór w grze. Skrzydła tak luzem leżą. W sumie dobrze idziemy chyba do ekspedycji, gdzie był Diego. No, dobrze idziemy do tej kotlinki. Mogę? Dziękuję. Dobra. Tam dalej już są orkowe psy. Okej, dzień dobry. Chyba, że to są wilki, ale... Wargi. Dobra, czyli tam wiemy, że nie iść. A tam już są też orkowie. Czyli dobrze poszłam, że poszłam naokoło. Dobra. To zmykamy tutaj. Jest martwy paladyn i to nie jeden. Czyli jestem w dobrym miejscu. Po raz pierwszy w życiu tutaj sama z siebie trafiłam. A Diego tutaj sobie po prostu siedzi. Hej! Myślałem, że nie żyjesz! Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wiemy coś o tym. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Od co? Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku. Jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? To zależy, co chcesz wiedzieć. Co wiesz o rudzie Sylwestra? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orku. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnika. I dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. Nikt nie przeżył. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki 2 rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich. Ale nie chcieli mnie słuchać. No co jak co, ale my znamy tą dolinę lepiej niż tacy paladyni. Co powinienem wiedzieć o dolinie? Od upadku bariery sporo się pozmieniało. Teraz rządzą tu orkowie. A ludzie są tylko żywą karmą dla prawdziwych władców doliny, smoków. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co jest silniejsze od ciebie. Zwłaszcza jeśli przypomina z wyglądu smoka.
Możesz mnie czegoś nauczyć? Daj spokój! Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Dobra, czyli to chyba na tyle by było. Tutaj możemy sobie pozbierać co nieco. Ja się wreszcie zapiszę, bo chyba jeszcze się nie zapisywałam dzisiaj, a przynajmniej nie kojarzę za bardzo. Mamy skrzynki. Nic nie ukryte ze skrzynkami? Między skrzynkami? Nie, nic tu nie ma. Czyli już wiemy, że jest wydobyte 8 skrzynek. Przydałoby się jakieś łóżko. Niestety tutaj takiego nie ma. Tutaj chyba możemy wejść, co ciekawe. Chociaż nie wiem, co by mi to miało dać. Tutaj możemy sobie po prostu przejść trochę inaczej. W sumie moglibyśmy... Chociaż nie, bo to się nie opłaca. A może ja przejdę jakoś tędy? Nie będę próbować, bo i tak mi jest to nie po drodze. Ale, bo wiecie, pomyślałam sobie przez chwilę, że może dobrze by było po prostu się tepnąć z powrotem do zamku, przespać się do rana i wrócić tutaj, ale szczerze mówiąc, jak sobie pomyślę, że mam drugi raz tędy biec, to niestety, a raczej stety mi się odechciewa. Po prostu się już przejdziemy. Powinno być gdzieś łóżko. Może w tej jezdnej ekspedycji będzie. Tylko teraz, żeby jakieś wtopy nie zrobić, źle nie pójść. Tu się możemy przejść w stronę ziem orków, ale z tego co kojarzę, tutaj jest zawalony mostek na ich ziemię, więc tam nie przejdziemy. A w momencie, gdybyśmy spróbowali na przykład cheatami, to i tak nic to nie daje, bo tam jest po prostu pusto. Tu jest, widzę, bezpiecznie dla nas w sam raz. Przeciwnicy, żeby sobie poekspić i w sumie bardzo dobrze, bo nie będę chciała później tutaj chodzić raczej. Znaczy wiecie, jak już tu przyjdziemy w czwartym rozdziale, to już będziemy mieli inną postać i w ogóle będzie wszystko inne. Więc opłaca się iść tutaj po prostu w tym momencie i poekspić. Bo nie kosztuje mnie to kompletnie nic. Przy okazji mogę sobie też pokorzystać, pogadać z wami. Potem będziemy mogli to posprzedawać i trochę zarobić. No i tak, tutaj się most zawalił. Jak tam wpadniemy, to już nie wyjdziemy. Słyszę zębacze. I tutaj jest ta ekspedycja jeszcze jedna. Także akurat dobrze trafiłam. I tutaj właśnie i tak musimy te zębacze powybijać. Z tego, co mi się kojarzy. I przydałoby się też wybić tego przywódcę właśnie, bo możemy też tutaj te pazury zdobyć. Tylko spróbowałabym zejść najpierw na dół, bo tutaj jest ta ekspedycja i oni mogą mieć łóżko, a ja bym bardzo chętnie się przespała do rana. Tylko i tak najpierw czeka mnie rozmowa. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Słuchaj, nie wiem, czemu Garond przysłał tu najemnika, ale z pewnością miał w tym jakiś cel. Zanim cię odeślę, chciałbym ci zlecić jedno zadanie. Wszystko ma swoją cenę. Jeśli mi zapłacisz, może się nad tym zastanowię. Nie jestem przyzwyczajony do ubijania interesów z najemnikami. Nie znoszę się targować. Jednak na znak mojej przychylności zapłacę ci za twoją pracę 100 sztuk złota. Zgoda? Czy wy widzicie, jak ten gościu się tam zbagował i mieszał łyżką w powietrzu, a kociołek stoi jakieś 5 metrów od niego? Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są, w obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Tengron co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu.
Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. Jak tam morale twoich ludzi? Naprawdę chcesz wiedzieć? Są tak przerażeni, że w ogóle nie nadają się do pracy. Załatw jakoś ten problem z zębaczami, albo czekają nas poważne kłopoty. Z tego, co mi się wydaje, to tutaj nigdzie nie ma łóżka. Hej, skąd przyszedłeś? Może z zamku? Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. Dobra, na razie nie chcę z tobą gadać, bo szukam uporczywie łóżka, chociaż wydaje mi się, że go nie znajdę. Bo tutaj tylko i wyłącznie kopią. Skazaniec, jest Fed. Hej, czego ode mnie chcesz? Nigdzie nie idę. Spokojnie, odpręż się. Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się stąd ruszał. Chwała Inosowi. Wiesz, przez ostatnie kilka dni wielu naszych ludzi opuściło obóz i żaden z nich nie wrócił. Wszyscy zostali pożarci przez zębacze, ale nie ja. Ja zostanę tutaj, dopóki to wszystko się nie skończy. Co wiesz o zębaczach? Bilgot obserwuje je przez całą noc, a kilka z nich jest na dole, w stawie obok mrocznej wieży. Inne czają się na górze, czekają, aż będziemy wyczerpani. Wtedy staniemy się łatwym łupem. Znaleźliśmy się w pułapce. Wkrótce zaatakują obóz i pożrą nas wszystkich. Rozumiem. O Boże. Wszystko w porządku? Wszędzie dookoła czają się zębacze. Potrafisz je wyczuć? Ja potrafię. Czuję ich smród. Dzięki. Nikt nie pytał. Dobra, nie ma tu łóżka, więc musimy się z nimi pobić i potem pogadać z ludźmi. Tutaj jest Jergen w ogóle. Hej. Już się z nimi widzieliśmy. Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą. Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów, zakładając, że wiesz, co robić. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Dobra, to już mówiłeś. Wiecie co, no, dostaniemy raport, że dwie skrzynki są i nie trudno się tego domyślić, bo kuźwa widać. Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fajetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Okej. Przydałaby mi się twoja pomoc. Fajet chce, bym zapolował na zębacze i... Przyjmuję rozkazy jedynie od Fajeta. One zaś są jednoznaczne. Mam bronić kopalni. To właśnie robię. Może ktoś inny zechce ci pomóc? Raczej nikt. Ja w sprawie informacji. Tak! Jak wygląda sytuacja w zamku? Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera! Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Posłuchaj. Na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna, walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Okej. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. Jak wygląda wasza sytuacja? Jesteśmy otoczeni przez potwory. Wydobycie rudy idzie bardzo słabo. Co gorsza, straciliśmy wielu dobrych ludzi. Nie wiem, jak długo uda nam się utrzymać, ale nie poddamy się. Okej, dzięki za info. To co, jeszcze może dokończymy z... Co ten skazaniec robi, ja się pytam. Gościu, może byś tak... Straż również nie chce nam pomóc. Okej, naprawiłam go.
A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot chodź tu, Bilgot idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayeta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się udało. No niestety, ale Olaf nie żyje. Znalazłem Olafa. Jak się ma? Nie żyje. Wilki go zjadły. O cholera! Mam nadzieję, że chociaż ja zdołam się stąd wyrwać! Co wiesz o zębaczach? A czemu chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Zamierzam zapolować na te zębacze. To szaleństwo. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. No to powiedz mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. Powiedz mi, co wiesz. Wtedy cię stąd zabiorę. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No to słuchaj. Dość długo obserwowałem zębacze. Są bardzo sprytne i jakoś się porozumiewają. Nigdy nie chodzą same. Atakują całym stadem. Ale jest coś jeszcze. Wśród nich jest jakiś inny jaszczur. Rzadko się pokazuje, ale go widziałem. Inne zębacze pochylają łby, kiedy przechodzi, ale ciągle go obserwują. Dopóki ten jeden się nie ruszy, reszta też nie. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Widziałem go koło schodów prowadzących do starej wieży strażniczej. Świetnie. Chyba zrozumiałem. Dziękuję. Pamiętaj, dałeś mi słowo. Dobra, dobra. Gościu, najpierw to ja muszę to przeżyć. Okej, czyli mamy na górce zębacze. Tam jest ta wieża strażnicza. Jest trochę powód wybijania tego, ale to dobrze. W sumie moglibyśmy użyć świętego płomienia, zamiast chodzić z tą pieprzoną pochodnią. I ten pierścień bym sobie założyła chwilowo, bo i tak na razie go nie oddaję. Tylko wybaczcie, jestem rozczarowana, bo nie mam many. Mam nadzieję... Tak, na szczęście niebieski bez daje manę. Dobra, chyba lepiej. Mam nadzieję, że nie zaatakują mnie całym stadem, bo to może być trudne. Na szczęście nie, można je pojedynczo wywabić. To dobrze. Oj, za szybko wcisnęłam. I za późno zarazem. Chyba powinnam bardziej lewo-prawo. Wiecie, bo też nie chcę tego cały dzień robić. Chyba lepiej lewo-prawo. Mamy wtedy dużo większy zasięg. Zbiorę sobie jeszcze grzybki, bo czemu by nie? Dobra, mamy to. Teraz możemy iść w stronę wieży. Potem możemy iść jeszcze na dół. Trochę tych paskud tutaj, trzeba przyznać, siedzi. Chyba, że tutaj jest jeden. Nie, jest was więcej. Ale to nic, damy sobie radę na spokojnie. Mrr. A to jest ten przywódca grupy. Trochę się boję, że mnie odgryzie zaraz. Mamy pazury. Przywódcy stada. Dobra, wyleczę się. Tak na szybciocha.
Jeszcze zostały nam zębacze na dole. Tu jest jeszcze właśnie kuferek, pamiętałam. Trochę złota. Nie znalazłam tego gościa z tą biżuterią. Niby miał być gdzieś przy... przy tym. Dobra, mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że poszłam tędy. Tutaj są te jaszczurki. I tak się miałam ich w sumie pozbyć. Dobra. Zapraszam. Przynajmniej potem będę miała trochę spokoju. Tam już jest ognista i tam już nie będę szła. Podejrzewam, że gówno widzicie. Nie bójcie się, ja też. Pralka się skończyła prać, ale nie chce mi się wstawać, żeby ją wyłączyć, więc będzie sobie tak po prostu piszczała. Dobra, tutaj się powinien przydać łuk, bo trochę się obawiam. Tam na górę w sumie też będę musiała wejść za chwilę. Tu są wilki, więc raczej jest bezpiecznie. W sumie możemy lewo-prawo bić. Tam jest też jeszcze jeden wilk. Całkiem sporo tego. Tutaj też jest właśnie ta kopalnia, gdzie są ci martwi ludzie. Chociaż ja jeszcze będę chciała na te zębacze iść zapolować. Chociaż damy jeszcze sobie radę z tymi zębaczami. Jest zębacz numer jeden. Ale są niżej, dobra. O, jest ich tam całkiem dużo. Okej, to może najpierw pójdziemy tutaj. I zawalczymy sobie z pełzaczami. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj pełzaczy wojowników. Bo byłoby to dosyć słabe. Skórzany mieszek, kość szkieletu, jeszcze jedna, może być. Jest paladyn. Jeszcze jeden skórzany mieszek, w sumie spoko. Wiecie, tylko dla expa tutaj tak naprawdę przyszłam, bo i tak wiemy, że nic tutaj kompletnie nie ma. Jeżeli chodzi o rudę chociażby. Są pełzacze. Powinnam sobie poradzić z pełzaczem. No z zębaczem się bije i z jaszczurem. Ze smoczym zębaczem to samo. Jeszcze pamiętam, jak się z nimi bije. Nic tu nie ma. No tak, przecież nie mogę z nich płytek wydobywać. Czym? A, okej, mogłabym to kopać. Jest mikstura. Ta kopalnia wygląda trochę creepy. Biorąc pod uwagę, że same kości tutaj tak naprawdę leżą. Lewo, prawo, prawo, prawo. Naprawdę bez sensu. Muszę wczytać grę.
Było aż żal. Dwa razy w prawo. Dam radę. Prawo, prawo. Dziękuję. 50 sztuk złota dla mnie i trochę ginu. Może być. A tutaj tylko grzyby. Czym? Wiem, że nie masz czym, ale ja chcę ciemnego grzyba. I to nie jednego. Dobra. I fajnie. No, nagrywam ogólnie ten odcinek od razu po tamtym, bo potrzebuję nagrać dla was na zapas trochę filmów. Nie ma czego plądrować. Znaczy trochę. Te dwa wystarczą. Wlazą w pełzacza. To było słabe przedstawienie. Wydaje mi się, że ten święty płomień już nie działa. Jak najbardziej. Dzień dobry. Oh my god. Dobra. Wiecie, w grupie siła, jak to mówią. W grupie siła. Nie ma czego plądrować. Dobra. Okej, jest was tutaj dużo. Ale to jest exp. Co jak co? Dobra, daję sobie radę jakoś. Albo i nie. Dobra, zginiemy chyba. No, na końcówce skilla. O Jezu. Przydałaby się lepsza broń. Teraz już się nie wyprę. Jest Sylwestro. Wiadomość. Przeczytajmy ją od razu. Od królewskiego paladyna Sylwestra. Kolejny dzień drążenia przed nami. Dziś zamierzamy przebić się przez ścianę skalną. Mam złe przeczucia, więc zabezpieczę wydobytą dotychczas rudę. Tylko jego zna okolice. Muszę mu więc zaufać. To on zabierze skrzynię, ale nie puszczę go samego. Muszę chronić rudę za wszelką cenę. Wyślę więc z nim dwóch rycerzy. Niech żyje król Sylwestro. No niestety, nie powiodło się. Wygląda na to, że się faktycznie przebili. Jest pełzacz wojownik. Nie wiem, czy to się dobrze skończy dla mnie, czy niekoniecznie. Nic dziwnego, że gościu umarł. O, fuck. Jeszcze ma towarzysza. Ała, Boże święty. Dalej klepie tak samo jak w podstawce. Znaczy się w nocy kruka. Chyba zrobimy tak. Licząc, że mnie nie uderzy. Fuck. Zrobiłam największą głupotę życia. Ale muszę mieć tego pełzacza. Nie odpuszczę sobie. Tylko się wycofam, bo nic nie widzę. Albo go sobie tutaj po prostu zawołamy. Chyba tak będzie bezpieczniej. Okej, teraz już powinien być mój. Poszło lepiej w sumie, niż mogłam sobie to wymarzyć. Nie ma czego plądrować. 200 expa. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak.
I tu jeszcze został ten jeden zwykły pełzacz. Do widzenia. Czarna perła tu była. I skrzyneczka. I trochę innych rzeczy. To się może przydać. Mam nadzieję, że nie pominę niczego, chociaż to będzie... Nie ma czego plądrować. Prosta rzecz, żeby coś pominąć. No i dobra. Mamy chyba względnie wszystko. Przynajmniej względnie, no bo tak jak mówię, to jest fizycznie niemożliwe, żeby czegoś tutaj nie pominąć. Bez telekinezy. Ale czarna perła to jest fajna rzecz. No i dobra. Możemy więc iść. Tutaj na górę chyba nie warto będzie wchodzić. Ale możemy się udać jeszcze tutaj na dół do tych zębaczy. I to będzie lepsza rzecz do zrobienia. Bo tutaj kojarzę, że tam jest krwiopijca. Mogłabym tam w sumie pobiec, ale... Nie potrzebuję tego jakoś bardzo. Tutaj w jakiejś modyfikacji chyba była kapliczka Beliara? Czy coś takiego? Mi się kojarzy teraz. O, proszę bardzo, tu też możemy zdobyć lekki orkowy topór. Chociaż no, nie przyda nam się za bardzo, bo do Górniczej Doliny i tak nie możemy wejść w pierwszym rozdziale. Chociaż podobno zadanie z dołączeniem do jakiegokolwiek miejsca, czy to do Harada, czy to gdziekolwiek indziej, to i tak jest zadanie poboczne. Wow. To było najgłupsze, co zrobiłam kiedykolwiek. Się nie zapisałam. Pozwólcie, że się scheatujemy, bo i tak miałam full HP. To będzie lepsze rozwiązanie w tym wypadku. Bo nie powiem, skiepściłam sprawę. Gorzej, że moja broń gdzieś tu wypadła. Fuck my life. Albo została na górze, albo zniknęła na amen. A nie, po prostu mi ją zdjęło. Dobrze. Już się bałam. Dobra, mamy tu zębacze. Przyjdą na szczęście pojedynczo. Tu jest pasmoczy korzeń też w ogóle. Tak, kurde, pojedynczo przyjdą. Widzę. Ale mnie zeżrą zaraz, Chryste. No jasne. Ale jakim cudem nie przyszły pojedynczo, to aż jestem w sumie sama z siebie zdziwiona. Zawsze się je dało pojedynczo wywabić. A i pozwólcie, że żeby nie było, że cheatuję, to sobie zjemy 3 niebieskie bzy. W tym wypadku 4. Żeby to jakoś zadośćuczynić. Stoimy tak z czasem, że powinnam kończyć odcinek, ale bardzo mi zależy, żeby zrobić sprawę tych zębaczy do końca i w ogóle tej ekspedycji. Serio, tak się dałam? Głupio. Dobra. Sporo expa biega po tej Górniczej Dolinie, to trzeba przyznać. Chodź, kochanie. Chyba zostały nam jeszcze ze 3 zębacze. Może 4. Dobra, bo nie chcę się tak też za wszelką cenę unikać ciosów, bo to zajmuje zbyt dużo czasu. Ale dobra.
To już są chyba praktycznie wszystkie. Jeszcze sobie założymy łuk, żeby sprawdzić. I ten smoczy korzeń, który tutaj leżał. Nie, to nie był smoczy korzeń, to taka tekstura głupia. No ona tak wyglądała z oddali. Tam jest już Jergan. Tu są jeszcze dwa zębacze. Dwa czy trzy? Dwa. To powinno być już chyba wszystko. Dobra, ta jest szansa, że się rzucą oba. Bo nie chce mi się za daleko odchodzić z tym zębaczem. Dobra, naprawdę mi się nie chce bawić. Dobra. Został nam ostatni. Wiecie, do Garonda, to ja sobie myślę, że wrócę już w kolejnym odcinku. Bo i tak wtedy będziemy już opuszczać tę dolinę. Już nic więcej nie zostało tutaj do zrobienia. Jak na ten pierwszy rozdział. Tak więc, no w sumie jest dobrze. Dobra. Więc zabiłeś przywódcę stada. Zabrałeś pazury tej bestii? Tak. Na pewno są dużo warte. Są tacy, co zbierają takie rzeczy. Jeżeli znajdziesz dobrego kupca, to dostaniesz za to niezłą sumkę w złocie. Okej, okay, a tak w ogóle to z wyprowadzeniem... Tak, to jest zadanie. Dobra, czyli zajmiemy się tym. Ale przede wszystkim idziemy do Fayeta. Zabiłem przywódcę stada. Dobrze. Pozbawione przywódcy bestie nie są nawet w połowie tak groźne. Nie sądzę, żeby miały nas jeszcze zaatakować. Oto twoje złoto, zgodnie z umową. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. Okej. Okay. Kopacze i ruda. Dobra, wiecie co? To wrócimy jeszcze do Garonda dzisiaj. Niech będzie, że mu zdam relację i będziemy mogli stąd spadać w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy zabiorę Bilgota ze sobą, bo wydaje mi się, że prościej będzie to zrobić dopiero w 4 rozdziale. Chociaż nie wiem, bo w sumie, jeżeli byśmy przeszli odpowiednią drogą, to powinnam go stąd na luzie wyprowadzić. Także jeszcze się zastanowię i zobaczymy. Ale na pewno będziemy już stąd wybywać w kolejnym filmie. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. 2 skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! No to nie. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Ej, takie pytanie. Jak oni wydobywają niby rudę przy starej kopalni, jak okolice starej kopalni są zawalone i w ogóle tam chyba nic nie ma? Aż się tam muszę przejść z ciekawości, chociaż nie wiem znowu, którą drogą tam iść. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć?
Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Innos ulituje się nad ich duszami. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie i w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku, zanosząc modły do Innosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz dobra, bo się spytałam bez sensu. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja już lecę montować dla was ten film. A w kolejnym wyjdziemy stąd. Bilgota na razie tutaj zostawię, bo się nic nie stanie. Chyba. Jeszcze oddamy pierścień. Jeszcze się tego zastanowię, czy na pewno go tutaj zostawiać, czy nie, bo szczerze mówiąc moglibyśmy to ogarnąć. Także zobaczymy. Jeżeli uznam, że tak, no to ja tam do niego się potem dostanę i spróbuję go wyprowadzić po prostu. Dobra, nie przedłużam, bo i tak odcinek jest dosyć długi. Dzięki wam jeszcze raz, do kolejnego filmu. Cześć!